Apostolstwa Katolickiego ma do odegrania istotną rolę w realizacji zjednoczenia. Lecz samo stowarzyszenie nie jest zjednoczeniem. Trzecia teoria. Członkowie stowarzyszenia, siostry palotynki i osoby świeckie wspólnie tworzą zjednoczenie. Owszem, te trzy człony są ważne dla zjednoczenia, ale jest w nim coś więcej. Jest ono darem w służbie Kościoła. Czwarte zdanie. Zjednoczenie tworzą świeccy, którzy złożyli akt zobowiązania apostolskiego. Niektórzy członkowie skłonni są myśleć, że celem zjednoczenia jest głównie posiadanie jak największej liczby świeckich, którzy złożyli zobowiązanie apostolskie. Świeccy są ważną częścią zjednoczenia, ale nie stanowią jego całości. Osobom tym należy umożliwić zaangażowanie się w misję Kościoła, inspirowaną zawsze duchem naszego założyciela. I piąta opinia. Ustanowienie struktur, które przewiduje statut generalny, stanowi zasadnicze zadanie zjednoczenia. Stworzenie struktur takich jak Generalna Rada Koordynacyjna, Krajowa Rada Koordynacyjna, zebrania, kongresy, sekretariaty i tym podobne jest konieczne, ale choć struktury są istotne, to zasadniczym celem zjednoczenia jest formacja autentycznych apostołów Jezusa. Jądro palotyńskiego charyzmatu wydaje się mieć głęboki związek ze słowem apostoł. Bóg nieskończonej miłości i miłosierdzia posyła Jezusa jako apostoła Ojca Przedwiecznego. Wszyscy jesteśmy powołani do naśladowania takiego Jezusa, apostoła Ojca Przedwiecznego. Dlatego całe życie Jezusa ma być jedyną regułą dla palotynek i świeckich członków zjednoczenia. Być autentycznymi apostołami Jezusa to powołanie i misja każdego z nas. Jak powiedział sam Paroki, każdemu Bóg przykazał troszczyć się o wieczne zbawienie bliźniego. A ponieważ w wypełnianiu tego przykazania winniśmy naśladować Jezusa Chrystusa, który jest apostołem Ojca Przedwiecznego, przeto życie Jezusa Chrystusa, będące Jego apostolstwem, ma być dla każdego wzorem apostolstwa. A że wszyscy są wezwani, i co więcej zobowiązani do naśladowania Jezusa Chrystusa, przeto wszyscy powołani są do apostolstwa stosownie do swojego stanu i zawodu. Takie samo przesłanie otrzymaliśmy od Jana Pawła II w jego homilii wygłoszonej w kościele San Salvatore in Onda w Rzymie, a było to 22 czerwca 1986 roku. Jan Paweł II powiedział wówczas: utwierdzajcie się dalej w tym zobowiązaniu, aby to, co w duchu proroczym zapowiedział Wincenty Paloki i co autorytatywnie potwierdził Sobór Watykański II, stało się szczęsną rzeczywistością i by wszyscy chrześcijanie byli autentycznymi apostołami Chrystusa w Kościele i w świecie. Zatem zjednoczenie apostolstwa katolickiego to nie cel sam w sobie. To dla nas środek, narzędzie, sposób bycia i przeżywania naszego chrześcijaństwa jako uczniów Chrystusa. Zjednoczenie próbuje stworzyć w Kościele pewną siłę apostolską, grupę autentycznych apostołów Jezusa poprzez ożywianie wiary i rozpalanie miłości w sercach ludzi. Nie chodzi tu po prostu o stworzenie jakiejś oddzielnej palotyńskiej grupy. Jest to ożywiona duchowo i apostolsko grupa osób, które nieustannie pracują, aby wypełnić swe apostolskie powołanie i misję w Kościele i w świecie. W tym sensie możemy uważać zjednoczenie za dom wiary. We must consider the following as indispensable elements for the realization of the charismatic vision of our God. Firstly, discerning the signs of the time. A charism is relevant to the extent
that it is able to respond to the needs of the time. Parvati's prophetic vision emerged as a response to the need to revive faith and rekindle charity in a strongly anti-clerical secular world of his time. We are facing almost exactly the same type of situation in the world today. On the one hand, there is great need to proclaim the gospel to the millions who did not have the opportunity to listen to the good news, especially in the continents of Africa and Asia. On the other hand, there is the urgent need to re-evangelize the strongly secular, individualistic Western world which boasts of a Christian culture. There is also the personal perennial need to reawaken the spirit of charity so that the earthly blessings are shared with the millions of poor and underprivileged people in the world. Dla realizacji charyzmatycznej wizji naszego założyciela za niezbędne musimy uznać następujące czynniki. Rozeznawanie znaków czasu. Charyzmat ma znaczenie na tyle, na ile jest w stanie odpowiadać na potrzeby czasu. Profetyczna wizja Parvatiego zrodziła się jako odpowiedź na potrzebę ożywiania wiary i rozpalania miłości w silnie antyklerykalnym i zeświadczonym świecie jego czasów. My dzisiaj stajemy wobec niemal dokładnie takiej samej sytuacji. Z jednej strony istnieje wielka potrzeba głoszenia Ewangelii milionom ludzi, którzy nie mieli okazji usłyszeć dobrej nowiny, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim i azjatyckim. Z drugiej strony pilnie potrzeba reewangelizacji mocno sekularyzowanego, indywidualistycznego świata zachodniego, który chełpi się kulturą chrześcijańską. Istnieje również odwieczna potrzeba budzenia na nowo ducha miłosierdzia, aby w ziemskich dobrodziejstwach mogły mieć udział także miliony biednych i pokrzywdzonych na całym świecie. Sytuacje i potrzeby krajów, kontynentów i kościołów lokalnych są całkowicie odmienne i stąd pierwszym krokiem powinno być rozeznawanie znaków czasu oraz adekwatna odpowiedź na nie poprzez twórcze i odważne zinterpretowanie i realizację naszego charyzmatu. To będzie pierwszy i niezbędny krok w kierunku nowej ewangelizacji ad intra i ad extra. Punkt drugi to duchowa podróż wewnętrzna. Nie zapominajmy, że charyzmat palotyński był owocem intensywnej drogi duchowej świętego. Pisma Parvatiego są bardzo wymownym świadectwem głębi jego doświadczenia duchowego i mistycznego oraz jego zaangażowania się w apostolstwo. Jego pragnienie całkowitego przekształcenia się w Jezusa, apostoła, ojca, nie znajduje sobie równych w pismach mistycznych. Czasami mamy tendencję, aby redukować zjednoczenie do pewnego rodzaju konstruktu teologicznego, jakiegoś tworu intelektualnego czy nawet prawnego, bez głębokiej zawartości duchowej. Nie zasmakowawszy w duchowym doświadczeniu Parvatiego, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co mamy na myśli, mówiąc o zjednoczeniu. Dlatego pierwszoplanowym zadaniem powinno być dla nas przejście duchowej drogi z Parvatim dla głębszego zaangażowania się w apostolstwo, służbie Bogu i ludziom. Jak stwierdza statut generalny, specyficzna duchowość zjednoczenia wyraża się w naśladowaniu Chrystusa, apostoła Ojca Przedwiecznego. Żyjąc w duchu wiary i miłości, członkowie zjednoczenia trwają w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, obecnym pośród nich. Starają się naśladować Jego miłość względem Ojca i względem wszystkich ludzi, i pragną jak najdoskonalej urzeczywistniać w dzisiejszym świecie jego styl życia i apostolstwa. Ciągłe powracanie do życia samego Jezusa, życie wartościami ewangelicznymi w codzienności, to jedyna droga do zewangelizowania siebie i całego Kościoła. Wszystko zaczyna się od osobistego nawrócenia, przemiany serca, metanoi, tak jak chciał tego Jezus. Trzeci punkt. Spojrzenie Parvatiego na Kościół.
Wszyscy wiemy, że model Kościoła Ortodoksyjnego to model komunii, uczestnictwa, co w jego czasach było nowością, a po Soborze Watykańskim II stało się powszechną wizją. Jesteśmy również świadkami, że pomimo tej odwagi Watykanu II, taki model komunii w wielu częściach świata jest nadal marzeniem. Dlatego dla rodziny palotyńskiej praca nad realizacją takiego modelu Kościoła to wdzięczne zadanie. Uprzywilejowanym miejscem realizacji zjednoczenia jako domu wiary są parafie. W takiej wizji Kościoła parafia stanowi miejsce, gdzie każdy wierny może wypełniać swe apostolskie powołanie jako apostoł Jezusa. Eklezjologia komunii powinna stać się podstawą naszej osobistej mentalności apostolskiej, jak i mentalności naszych wspólnot oraz całej palotyńskiej rodziny. Punkt czwarty. Wieczernikowy model formacji w zjednoczeniu. Jedną z najpilniejszych potrzeb jest dzisiaj opracowanie atrakcyjnej i praktycznej pedagogiki formacji w zjednoczeniu. Może będziemy musieli poszukać różnych modeli formacji, w zależności od sytuacji poszczególnych krajów. Jednak istotne elementy będą musiały pozostać te same. Inspiracje i wskazówki do formacji w zjednoczeniu możemy zaczerpnąć z oryginalnego obrazu wieczernika, przedstawionego przez samego założyciela. Mamy prawo nazwać go pedagogiką wieczernika lub wieczernikowym modelem formacji w zjednoczeniu. Oto niektóre z elementów tego modelu. Duch Święty, twórczy, przemieniający duch jako główny podmiot formacji. Kolejny element, Maryja, Królowa Apostołów, jako duchowa przewodniczka i przykład. Kolejny punkt, pokój na górze, który symbolizuje wspólnotę wierzących, przebywających razem. Słuchanie Słowa Bożego i łamanie chleba w duchu współuczestnictwa i braterstwa. Dalej, wewnętrzna przemiana osób w apostołów Jezusa jako takie przemieniające doświadczenie. Kolejny punkt, wyjście z wieczernika apostołów i misjonarzy, aby dawać świadectwo dobrej nowiny. I ostatni punkt, duchowość i charyzmat świętego Wincentego Palotiego jako inspiracja i podstawa duchowa i apostolska. Można powiedzieć, że zjednoczenie apostolstwa katolickiego, które najlepiej ilustruje obraz wieczernika, jest rzeczywiście domem wiary, gdzie apostołowie Jezusa formują się i skąd są posyłani. Wieczernik zatem może i powinien stać się jądrem formacji palotyńskiej na wszystkich poziomach. Punkt piąty. Zaangażowanie misyjne. Apostołowie nie pozostali zamknięci w wieczerniku. Przemienieni wewnętrznie poszli aż na granice świata głosić dobrą nowinę. Doświadczenie wieczernika daje silny dynamizm misyjny, przynagla wewnętrznie. W istocie miłość z samej swej natury przynagla osobę do wyjścia ze swoich spraw. Ku Bogu i ku innym. Stąd wzięło się nasze motto: miłość Chrystusa przynagla nas. Jeśli zjednoczenie ma być atrakcyjne i ma się liczyć jako środek formacji do autentycznego chrześcijaństwa, to za formacją musi iść konkretne zaangażowanie misyjne. W przeciwnym razie będzie to tylko pobożne myślenie. Chrześcijańskie zaangażowanie mierzy się konkretnymi czynami miłosierdzia, jak słyszymy o tym w opisie sądu ostatecznego u Mateusza w rozdziale 25. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Są to takie najzwyklejsze, najbardziej przyziemne sytuacje. Uświadomienie sobie tego podpowiedziało Palotiemu, aby stawał się wszystkim dla wszystkich. Jego modlitwa jest równie konkretna. Chciałbym stać się pokarmem, aby nasycić głodnych, odzieniem, aby okryć nagich,
napojem, aby ugasić pragnienie spragnionych. Na świecie jest tak wiele potrzeb. Zewsząd rozlega się krzyk o pomoc. Rodzaj tych potrzeb może różnić się nieznacznie w zależności od miejsca, ale natura ludzka pozostaje w zasadzie ta sama. W krajach rozwiniętych ogromnie dużo jest duchowego ubóstwa. Tyle zranień i potrzeb materialnych obserwujemy w krajach rozwijających się, ale i rozwiniętych. W wielu biednych państwach panuje straszliwe ubóstwo. Ciągłe wojny pogłębiają jeszcze ich nędzę. Duchowość, która nie troszczy się o człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, nie może być autentyczna. Dlatego każdy członek zjednoczenia, jeśli chce być prawdziwym apostołem Chrystusa, będzie musiał czynić to, co jego mistrz. Nie ma innej misji niż misja Jezusa. Żyć duchowością paltyńską, to znaczy być napełnionym duchem Jezusa, apostoła Ojca Przewiecznego. A to oznacza stałą świadomość bycia posłanym, życia dla innego, przez duże I, i dla innych. Pamiętajmy więc, że bez ducha misyjnego czeka nas stagnacja i śmierć. There are some concrete challenges before us. If we wish to realize our dream of transforming the union that is possible as a common faith, we have some real work to do.